Kiedy już będąc od 1958 roku we Francji, w Paryżu, zacząłem pracować w telewizji francuskiej, jeszcze miałem siłę, powiedziałbym cierpliwość na to, żeby dyskutować z komunistami francuskimi, których było bardzo wielu wtedy, co gorsza z progresistami, ja mam takie stopniowanie, bo wiadomo, no komunista, progresista to już taki elegancki komunista. Tak. No i jak mi mówiono, że no w końcu, jak wiedzieli, gdzie ja byłem, przecież Związek Radziecki uratował ci życie, no odpowiadałem bardzo krótko, tak, ale to nie było akurat jego zamiar. To nie był plan. Powstanie państwa polskiego tam, w tamtych regionach miało szczególne znaczenie. Tam powstawało to nowe państwo na śladach czegoś bardzo odległego. I ta Polska tam międzywojenna miała szczególną dynamikę. Dzisiaj, pracując na tych terenach jako etnografowie, zdajemy sobie sprawę, jak ważną rzeczą była polska szkoła. Także od tej strony, jeśli mówimy o inteligencji, to trzeba pamiętać o tej funkcji edukacyjnej, którą niewątpliwie ta inteligencja tam pełniła i którzy to ludzie w dużej mierze zostali zniszczeni. Jakkolwiek ja mówię, że sami nauczyciele mieli trochę lepiej, ale mimo wszystko też. To była ta inna Polska, ta nowa Polska, której tak bardzo nie chciano uznać. To była jakaś teoria, że najbardziej niebezpiecznym elementem w narodzie to są ludzie, którzy mają wykształcenie, to są ludzie, którzy mają za sobą historię swojej rodziny czy swojego rodu. I dlatego też uważano, że z tej strony może być największe niebezpieczeństwo oporu tej fikcji, bo oni zdawali sobie sprawę, że te ideały głoszone w wielu wypadkach są życiowo niesprawdzalne. Jeżeli byłaby się utrzymała polska inteligencja, to by się utrzymał naród polski. Im chodziło przede wszystkim o zniszczenie narodu polskiego, o to, ażeby naród polski, tak jak inne narody sowieckie, został po prostu włączony w ten wielki kocioł sowiecki. Winnie. Chyba koło 17 września, ja mam 9 lat, jesteśmy w kolonii wileńskiej pod Wilnem u mojej cioci babci. Pojawia się mama i mówi, przychodzą bolszewicy. To było o 4 rano, nas obudzili, potem u nas, doszli do nas, to była gdzieś godzina 9. No i to było takie troszkę uderzenie młotem po głowie, zupełnie inna rzeczywistość się zaczęła. Chociaż muszę powiedzieć, że dzieci tak tego nie przeżywają. Dzieci tak tego nie przeżywają, dla mnie to była wielka przygoda. Naprzód chcieli mnie ze względu na bezpieczeństwo przerobić na wiejskie dziecko, zawinęli w jakąś chustkę, potem z tej maskarady zrezygnowali. No ale powiedzmy, ten nowy rozdział się zaczął. Gdzieś w połowie września nasz pułk 52 został skierowany do granicy rumuńskiej. Iśmy odmaszerowali gdzieś tak około 15 września w kierunku granicy rumuńskiej. No, dostaliśmy się już do Tłumacza, to jest jakieś 30 km od granicy rumuńskiej. To jest na Pukuciu, niedaleko, województwo stanisławowskie. I tam dostaliśmy się do niewoli sowieckiej, okrążyli nas. Nasz pułk zresztą był słabo uzbrojony, także nie mógł stoczyć walki z sowieckimi najeźdźcami. Moment wejścia Armii Czerwonej. Był to może szok dla nas wszystkich.
ponieważ wydawało nam się, że jest to dzicz, która przyszła. Dlaczego dzicz? Ponieważ byli to Azjaci o skośnych oczach. Dzisiaj w czapkach śpiczastych nie wiedzieliśmy, co to jest. Dzisiaj wiemy, że to się nazywało budziunówki. W płaszczach obszarpanych, z karabinami na sznurkach. A więc to był szok wielki, ponieważ zaczął się po prostu rabunek na ludność. Bolszewicy wnosili swoją atmosferą, chociaż przedtem żadnych bolszewików poza... Ja właściwie żadnych bolszewików jako dziecko nie oglądałam, tylko tych Litwinów nauczycieli, ale wnosili swoją bytnością atmosferę bałaganu, brudu, chaosu. Wiadomo było, że nie jest to szczęśliwy kraj prostych ludzi. To jest jakaś taka cecha, właściwość jedyna Sowietom, bolszewikom, że ten cudowny, wspaniały Lwów jakoś zrobił się parszywy. W kilku dniach zaczęli stamtąd otransportowywać do Moskwy, ładować do wydlęcych wagonów i mieli nas i odwodzili w głąb Rosji. Ja słuchając w ogóle, jak się do nas odnosili, obserwując tych ruskich soldatów, postanowiłem nie jechać z oficerami. Mimo, że to byli moi koledzy przeważni, ale myślę sobie, oni się tak bardzo źle odnosili do polskich oficerów, a szczególnie ci bojcy, to często mówili, że to gady wywiozły na białym niedźwiedzi i tam oni nie wrócą do domu nigdy. I tak już my byliśmy w kolumnie, którą kierowali do tych wagonów. Ja już byłem w tej kolumnie. Ale później coś tknęło i zauważyłem, że kto do tej kolumny wchodził, to bardzo chętnie przypuszczali, a kto chciał wyjść stamtąd, to już nie pozwalali. No ja wykorzystałem moment, kiedy tam, bo tam było dużo żołnierzy dookoła, byli się żegnali ze swoimi oficerami, szeregowi i tak dalej. Ja wskoczyłem w ten tłum, a ponieważ tam byli przeważnie żołnierze z pułków wileńskich, więc tam mnie nikt nie znał, prawda? Wskoczyłem w ten tłum i nie pojechałem z oficerami. Lwów był przepełniony. Co robić? Gdzie wracać? Zwłaszcza kiedy na Sanie ta granica powstała. I tu było kilka dróg, które różni ludzie próbowali. Po pierwsze przyjechała niemiecka komisja. I można się było zgłosić do niemieckiej komisji. Najczęściej chodziło o pokazanie, że jakichś się krewnych ma, ale nie tylko. I Niemcy ułatwiali te przejście na tamtą stronę. Po drugie, można było wtedy jeszcze łatwo przejść na Węgry. Natomiast w samym Lwowie zaczęła się organizować nowa władza
i zaczęła zabiegać o polską inteligencję. Nie zrobili na początku żadnej krzywdy. Zachowali się grzecznie. Pierwsza rzecz, którą pamiętam, to przywieziono chyba z Ukrainy ogromną ilość arbuzów. Co u nas na Wileńszczyźnie ten rodzaj, nie wiem jak to nazwać, owoców nie bardzo był znany. Ludzie patrzyli z niedowierzaniem, próbowali, potem się jakoś chyba to wszystko przyzwyczaiło. Wycofali się i oddali władzę w ręce litewskiego rządu. Wtedy prezydentem w Litwie był Smetona. Od tego czasu Polacy nienawidzą Litwinów, a Litwini Polaków. Zjeżdżają Litwini i zaczyna się względny dobrobyt. Mój ojciec wtedy jest w niewoli niemieckiej, stamtąd dostajemy wiadomość. Szkoły polskie dalej funkcjonują. Jest dobre jedzenie, takiego masła jak ze Litwinów nie jadłam nigdy. I jednocześnie są antagonizmy, ale właśnie takie wyrażane jak dwie narodowości, co się nie lubią, nikogo nie wyrzucają z mieszkań. Powstał związek tam literatów, jakaś działalność, oczywiście to było jeszcze przed wybuchem wojny niemiecko-rosyjskiej. Jest wielu tam ludzi, mówię ze środowiska literackiego. Jest Władysław Broniewski, jest jego żona, aktorka Maria Zarembińska, jest Stern, jest Piper, jest Borejsza, oczywiście Ważyk. Pewnego dnia przychodzi do nas przyjaciel, słynny scenograf Władysław Daszewski, który był również tam. Przyjaciel, środowisko, prawda, ziemiańskie środowisko warszawskie, zaprzyjaźniony 100 lat z Broniewskim, wypił z nim morze wódki i mówi, że słuchajcie, tak smutno jest w tej chwili, ale tutaj przyjechał do Lwowa radziecki historyk sztuki. Szalenie mu na tym zależy, żeby się spotkać ze środowiskiem literackim. Zapraszam was do restauracji. Taki bankiet mały. Pewna część inteligencji, zwłaszcza tej literackiej, poszła na współpracę niemalże od pierwszej godziny. Co było oczywiście dostatecznie dobrze honorowane, dało im dostęp do druku i pewną możliwość lepszego egzystowania niż oczywiście wszystkim innym. No jakaś rozmowa i w pewnym momencie historyk sztuki podnosi się, uderza w szczękę skuzę, wywraca stół, cios Broniewskiego, cios mojego ojca, który upadł, krew mu tutaj zaczęła, prawda, zakrwawiony. Broniewski, były legionista, uważał, że to nie jest tak, zaczął się bronić. I w tym momencie zza kotary już są NKWiści. Przychodzą, że tu awantura
i aresztują. Uniwersytet Lwowski próbował jakoś się zorganizować, zająć jakieś stanowisko, zastanowić się nad tym, co dalej. Odbyło się pewne zebranie, na które przyszli przedstawiciele jakichś władz sowieckich. No, ponieważ mój ojciec był jednym z nielicznych, którzy we Lwowie znali rosyjski, bo we Lwowie rosyjskiego nie znali, to prosili go, żeby coś powiedział. Mój ojciec powiedział tylko jedno, że może jakoś będziemy dalej tutaj współpracować. Słyszałam zawsze, że wy popieracie naukę, że jesteście dla nauki życzliwi. To się stało jego największym, bym powiedziała, dramatem tego okresu, bo oczywiście te słowa zostały rozbudowane jako przykład wielkiego entuzjazmu, że on nareszcie teraz będzie mógł tutaj pracować i to zostało w takiej spreparowanej wersji nadawane przez radio na cały obszar i nie tylko Polski. W każdym razie mnie potem wiele lat różni ludzie się pytali, a myśmy tam byli wtedy na wschodzie, byliśmy gdzieś na Wołyniu i właśnie myśmy słyszeli, że właśnie twój ojciec tak wypowiedział się, myśmy tego nie mogli zrozumieć, jak to było możliwe. No to właśnie była taka typowa manipulacja. No mój ojciec to strasznie przeżył i od tego czasu powiedział, że chodził z poczuciem upodlenia w środku i w ogóle na uniwersytet nie wszedł do końca tej okupacji. I w przeciągu kilku miesięcy nastąpiła sowietyzacja tego uniwersytetu. Pewną część profesorów aresztowano, część wywieziono. Część znikła, bo nie było o nich żadnych wiadomości latami. Natomiast sprowadzono profesorów z zewnątrz, zwłaszcza z Kijowa i z Moskwy, i zmieniono programy. W czasie drugich bolszewików ja zostaję razem z siostrą, znów jedziemy do kolonii Bileńskiej i dowiaduję się, że NKGB-owiec wyrzucił rodziców z ich mieszkania sześciopokojowego przy ulicy Portowej, bardzo takiej ekskluzywnej ulicy, bo położonej równolegle i bardzo blisko głównej ulicy, a jednocześnie ulicy Cichej. Z ładnymi mieszkaniami. No i stamtąd zostali właśnie rodzice wyrzuceni, a jako lokal zastępczy dano na zwierzyńcu. Zwierzyniec to już było takie no, bardziej ubogie przedmieście, ale były tam pewnie i dobre mieszkania. Natomiast my dostaliśmy taki domek, powiedziałabym domek bez ubikacji, bez łazienki, bez kanalizacji, z grzybem. Ten rok 40 był niedobrym rokiem, bo zaczęto wywozić Polaków na Syberię. Zabierano, robili to bardzo systematycznie. Znalazły się później dokumenty, że moja rodzina miała być wywieziona w roku 41, 24 czerwca. Pierwszymi deportowanymi byli ludzie o korzeniach inteligenckich, bo dla każdego wroga narodu polskiego jest ważne, żeby wyrwać to, co jest najpiękniejsze, a tym samym pozbawić
tych, którzy ewentualnie mogą poderwać wszystkich do sprzeciwu, do walki o niepodległość, do myślenia polskiego. I dlatego poszli oficerowie, poszli urzędnicy i ich rodziny. Co 2 miesiące to się powtarzało. Dlaczego ten rytm 2 miesiące? Bo 1 miesiąc wagony jechały w tamtą stronę, drugi wracały, załadowywano i znowu miesiąc jechały i miesiąc wracały. Stąd w 1940 roku te 3 duże wywózki co 2 miesiące. Luty, kwiecień i czerwiec. W nocy oczywiście przyszło 2 NKWD-zistów, doskonale to pamiętam. Zabierajcie z wieszczami, zabierajcie się z rzeczami, z bagażem. Bez żadnych awantur. Bez żadnych awantur. Tutaj powiem coś śmiesznego. No oczywiście wiadomo, że więzienie, nic nie wiadomo. No, to wie się po tym, o tym się wszystko wie, a przed tym się nie wiadomo. A ja miałem łyżwy. Ofiarowała mi matka, czy jeszcze ojciec łyżwy. I strasznie chciałem na Sabirajce, gdzieś jedziemy, no dobrze to, ale ja chcę wziąć łyżwy. A ten NKWD-sta, taki sympatyczny, oni lubią dzieci, to się kiedyś mówiło, Stalin lubi dzieci, bo przecież te dzieci zawsze były. Mówi, że nie, mówi, nie, malczyk nie bieri, u nas wsio jest. I to jest słynne powiedzenie, u nas wsio jest. U nas jest wszystko. No myśmy się bardzo szybko o tym dowiedzieli. Do pociągu, oczywiście towarowego, ładowano tam ludzi, masę ludzi do każdego wagonu i jedziemy. Oczywiście nie wiemy gdzie, kwiecień, chwała Bogu, nie zima. Warunki tam były fatalne, straszne były te warunki, no bo ludzie leżeli po kotem, tam gdzieś na ziemi, na tej podłodze wagonu, jakieś tam dawali jedzenie, ale właściwie żadne, trochę wody, no było kiepsko. Oczywiście jakiś progresista mógłby powiedzieć, że to było humanitarne, bo nie wieźli nas do gazu. Że Niemcy byli gorsi. Ludzie znów w ramach ruchu oporu, wyjeżdżając na otwartych najpierw ciężarówkach, bo i tam podwożono, śpiewali, ja drugiej takiej strony nie znają, gdzie tak wolno dyszy człowiek. Co było właśnie tą swoistą ironią. I to w Wilnie się przyjęło, że w momencie wywożenia przynajmniej to śpiewamy. A więc to było typowy sposób wynarodowienia, wyrwania z korzeniami całej inteligencji, wszystkich tych, którzy mogliby zagrażać w jakiś sposób temu nowemu ustrojowi, który przyszedł ze wschodu. Radio nadawało wtedy, że cały świat jest zgniły i burżuazyjny. Są tylko 3 wspaniałe państwa socjalistyczne. ZSRR, Niemcy hitlerowskie i Włochy faszystowskie. To są, to sól ziemi. Mogliśmy to w kółeczko słuchać. Dojechaliśmy do Sępełatyńska i tam rozdzielono, prawda, ludzi, no i jakieś parędziesiąt osób, dokładnie nie pamiętam, rodzin, na cielegi, czyli na fury, zaprzężone woły, no i już jedziemy.
Step to jest coś, co trudno opisać. Horyzont na oko. Ani drzewka, ani listka, trawa, szumi. Ma coś uspokajającego. Warunki były straszne. Nie było żadnego w ogóle kontaktu ze światem, nic. Trzeba było ciężko pracować, wypełniać normy i tak dalej, żeby to przeżyć jakoś. Byliśmy w tajdze naokoło. Tajga, baraki, do których nas załadowano. Był tam komendant NKWD w stopniu kapitana. Byli NKWDziści, natomiast nie było drutów, bo nie było gdzie uciekać. Las nieprzybyty. Ludzie mieli obowiązek, wszyscy ci Polacy, którzy tam zostali zakwaterowani w tych barakach, mężczyźni w lecie chodzili do lasu pod nadzorem, do nacinania drzew, do zbierania żywicy. Kobiety z wiadrami drewnianymi miały obowiązek chodzić i zbierać tą spływającą żywicę, a dzieci, w zależności od wieku, mniej więcej od 6-7 lat, miały obowiązek zbierać jagody, grzyby przynosić, zdawać oczywiście to wszystko, a młodsze zostawały na pastwę losu. Dopóki rodzice nie wrócili z pracy w lesie, a wracali na ogół późnym wieczorem. Nasze mamy, przeważnie żony oficerów, zrozumiały, że pozostawianie dzieci w barakach bez nadzoru to jest pewne sowietyzowanie, bo mnóstwo ludzi miejscowych przychodziło, nadzorców, i rozmawiało z nami tylko po rosyjsku. W związku z tym poszły do naczelnika NKWD, kapitana, i zaproponowały, że stworzą brygadę młodzieżową, ażeby dzieci mieć przy sobie. Iwan powiedział nam, że mnie tu włosy wyrosną, jeżeli wy kiedykolwiek pojedziecie do Polski. Tu się pracuje dla dobra Związku Sowieckiego. Jeżeli nie będziecie dobrze pracować, no to będziemy was sądzić, pójdziecie do łagru czy do więzienia i tak dalej. Ale mówi, już tak dobrotliwie, mówi, przywykniecie, a jeszcze też dobrotliwie dodał, jeśli nie przywykniesz, tak zdochniesz. Przy ogromnych stołach barakowych, gdzie przynosiliśmy ze stołówki bardzo nieprzyjemną rybę o jeszcze bardziej nieprzyjemnym zapachu, to nasze mamy rozkładały na talerzach, kazały brać odpowiednie sztućce i kazały nam mimo wygłodzenia i chęci natychmiastowego zjedzenia tego świństwa po kawałeczku drobnymi kąskami jeść, żeby nie oduczyć się normalnego jedzenia. Niejednokrotnie w nocy śniło mi się to, co przeżywałem. Śnił się brak chleba. O dziwo, niczego więcej, chleba. I dlatego chyba u wszystkich Sybiraków ten syndrom braku chleba pozostał, bo nie zdarzyło się, ażeby Sybiracy wyrzucili na przykład zeschnięty chleb. U mnie w domu też nigdy coś takiego nie miało miejsca. Jeżeli już nie można było chleba z jakiejś przyczyn zjeść, to go się kruszyło i dawało ptakom. Chwile, o których chciałabym zapomnieć, a jednak nie mogę, to jest walące się drzewo na moją mamę.
To było zimą. Bardzo dobrze, że zimą, bo był głęboki śnieg. I może on uratował, bo gałęzie, które przykryły mamę, no jednak się rozłożyły na śniegu, był opór śniegu. Ale ten obraz wciąż do mnie wraca. I to jest jeden obraz. I drugi, byliśmy na spławie wiosną tych pni, które ścinaliśmy. I utonęła nasza koleżanka, 14-letnia dziewczynka, Anielcia. I ja wciąż widzę jej włosy nad wodą, belki przewracające się nad jej ciałem, jej rękę, która chciała uchwycić belkę, żeby się wydźwignąć na nią. I nas po pas w wodzie, złączonych łańcuchem rąk, kiedy weszliśmy do tej zimnej topieli, żeby ją wyciągnąć, wciąż mając nadzieję, że żyje. Bo jeszcze koleżanka, która ją wyciągnęła za włosy, to odwróciła twarzą do góry, bo twarz była w wodzie, żeby po prostu ratować, że będzie oddychała. No ale ona już niestety nie żyła. I słyszę ten głos padających tych pni do wzburzonej rzeki, bo to wiosenna rzeka wzburzona. I widzę Anielcię. We Lwowie cała ta grupa z Putramentem, Wasilewską, z tymi Lecami i innymi uciekła w momencie, kiedy Niemcy uderzyli. Oni działali, ale oni potem uciekli. Odeszli z Armią Czerwoną. Kolaborantów było więcej chyba niż się o nich mówiło, tak dziś sądzę, ale dopiero dziś. Wejście Niemiec w czerwcu 1941 roku położyło kres wywózkom na wschód i to był taki oddech. Nie wiedzieliśmy, co przyniosą ze sobą okupacja, co przyniesie niemiecka. Słyszeliśmy z centralnej Polski, że tam były okropne prześladowania i niszczenie narodu polskiego, zwłaszcza także i narodu żydowskiego. I dlatego też pod tym względem tutaj był taki pewien niepokój. Pięć dni po wkroczeniu Niemców do Lwowa rozstrzelano 44 polskich profesorów. Więc to był od razu, to było takie kontruderzenie. W nie tak długim czasie Niemcy odkrywają Katyń. Tego nie mówi się u nas, ale przed każdym seansem filmowym, wtedy ludzie chodzili do kina, zwłaszcza niemieckiego, bo tam były komedie, była taka wstawka z Katynia. Pobyt w Łakrze jest pobytem specyficznym, dlatego że tam nie ma możliwości zrobienia zdjęć, bo aparatów nie wolno było zabrać. A nawet jeżeli ktoś zabrał, to zostały skonfiskowane w czasie rewizji w wagonach, jeszcze w czasie transportu, a żeby nie było śladu, żadnego dokumentu. Sowieci bali się, znaczy myśmy się bali też, ale oni bali się prawdy. Najlepszym dowodem jest tego fakt, że w momencie, kiedy zostaliśmy zwolnieni z obozu po amnestii w 1941 roku na podstawie umowy Sikorski-Majski, dwóch rządów, polskiego na emigracji i rządu sowieckiego, to w momencie, kiedy przyjechaliśmy do wyznaczonego punktu po tej już amnestii, to zaświadczenie o amnestii
kazano nam oddać, bo jest już wam niepotrzebne, bo już jesteście zwolnieni. Byłem najpierw za czasów pierwszej okupacji w Lwowie i później byłem za czasów drugiej okupacji i za czasów okupacji niemieckiej. To mogę, mam porównanie, jak się pracowało za czasów sowieckich i za niemieckich, a później znowu za sowieckich. O wiele łatwiej było za czasów niemieckich konspirować niż za czasów sowieckich. W konspiracji ja byłem, znaczy miałem zasadniczo kilka funkcji, ale tę najważniejszą było, byłem sędzią sądu specjalnego. Ja sądziłem ludzi, właśnie zdrajców. To było konieczne wtedy. Myśmy jakieś 2/3 spraw odkładali na powojnie, ale pewną część trzeba było egzekwować, bo to był jeden z naszych oręży wtedy, kiedy okupanci jedni i drudzy mordowali nas setkami tysięcy. I dlatego mam rozpoznanie o stopniu, zakresie kolaboracji. Znów wracam do okupacji niemieckiej, ale okupacja sowiecka była bardzo ponura. O tyle okupacja niemiecka względnie łagodna na terenie Ostlandu, jako że Wilno zostało włączone właśnie do tego terenu wschodnich i tam Polacy byli w mniejszości, nie było łapanek. Największą grozą były zawsze łapanki. Wyjeżdżaliśmy przez tak zwaną Kazję. Szczęśliwie nasi znajomi zabrali nas ze sobą. Oni mieli pieniądze, wynajęli ciężarówkę od Austriaków, która jechała po amunicję i pozwolili i zaprosili nas, sami wyrzucili trochę swoich rzeczy i nas, dla nas znaleźli miejsce. No i ten kierowca jeszcze raz objeżdżał Lwów, ponieważ musiał jeszcze wziąć paliwo. I tak żeśmy objeżdżali, że jak zobaczyłam, siedząc tam z tyłu, jeszcze raz Teatr Wielki. Tak patrząc na ten Teatr Wielki, tak mi przyszło na myśl, że ja go widzę po raz ostatni. I tak mi jakoś było smutno, ale jednocześnie pomyślałam sobie, czy ja nie jestem jakaś patetyczna w tym moim myśleniu. I że to może jednak nie jest ostatni raz. Nie chciało się w to wierzyć, a jednak był. Przegrana Niemiec była taką sytuacją, że znowuż powiało tą trwogą. Ci wszyscy, o których udało się w okresie okupacji niemieckiej dowiedzieć się, czy że mieli na listach byli do wózki, zaczęli się wtedy mocno niepokoić i robiono w ten sposób, że takie te normalne życie to stało się już nienormalne, bo na przykład chowano wszystkie rzeczy takie, że jak wejdzie taki krasnarmiejec, żeby nie widział, że to jest jakieś mieszkanie bogatych ludzi. Chowano wszystko, dlatego kopano schrony, zwłaszcza w stodołach ukrywano. Wszystko zrobiło się szare, smutne i niepewne. Ludzie wyjeżdżali, mój ojciec wyjechał pierwszym transportem właśnie dlatego, że miał cynk znów, że prawdopodobnie będzie aresztowany. No ale wyjechał, wtedy przestali się interesować, a ja wyjechałam po wsypie naszej konspiracji. Wtedy było wiadomo, że potem idą dalsi. Wobec tego wszyscy usiłowaliśmy się wydostać na tą stronę, bo tu się nie interesowano przestępstwami wilińskimi. To był taki sygnał, że jednak ta
metoda walki z narodem polskim nie została wygaszona, że II wojna światowa niczego nie zmieniła w sensie, że bogaci, inteligencja to są wrogowie ludu i dlatego też trzeba z nimi o to porządek zrobić. W Kuźnicy, która ukazywała się wtedy w Łodzi, w piśmie literackim, Adam Warzyk drukuje otwarty list, prawda, że prośba do Ministerstwa Kultury, prawda, żeby postarali się o to, aby Aleksander Bat z rodziną wrócili do Polski. I rzeczywiście nam pozwalają, znaczy dostajemy, prawda, pozwolenie od NKWD, wili, że mamy pojechać do Ałmaty i że możemy się udać do Polski. I powiedzmy sobie, że to było jakieś parę miesięcy dosłownie przed ogólnym powrotem. Czyli jednak tutaj coś musiano zrobić. Nam wolno było przyjechać do Polski dopiero w 1946 roku. Od 1946 roku zaczęła się planowa repatriacja zesłańców. Więc myśmy do Polski przyjechali w momencie, kiedy inni już w tej Polsce dawno żyli. Ponieważ dla nas Polska tam to była ta wyśniona ojczyzna, ta wyśniona matka, która wciąż czeka na swoje dzieci. Więc myśmy byli przekonani, że i na nas ktoś będzie czekał. Była absolutna już negacja, bo na własnej skórze żeśmy tego doświadczyli, systemu. W 1947 bodajże siódmym czy ósmym roku, nie powiem, w tej chwili był taki słynny zjazd literatów w Nieborowie, gdzie mój ojciec wystąpił w sposób absolutnie jednoznaczny przeciwko realizmowi socjalistycznemu, co równało się również wystąpieniu przeciwko ideologii socjalistycznej. To się nazywa antyzoil. Odcięcie się absolutne. Ja nie będę z wami, jak to się mówi, kolaborował, to jest lepsze powiedzenie, czy współpracował. I od tego momentu oczywiście mogło być gorzej, bo w Czechosłowacji mogło być gorzej, w Czechosłowacji było inaczej, w Bułgarii było inaczej, u nas było inaczej. Jedno jest pewne, że oczywiście Putrament wystąpił w Związku Literatów, mówiąc, że VAT to jak niedźwiedź, że trzeba go bić pałką po głowie tak długo, aż padnie, że to jest nasz wróg. Naturalnie, że założyłem nie tylko czapkę bazyńską, ale stałem się innym człowiekiem, to znaczy udawałem, że jestem głupszy, niż jestem, prawda? Podobno. Udawałem, że umiem tylko budować młyny. Potem może umiem tylko śpiewać piosenki, prawda? Umiem tylko to, co robię. Nic więcej nie umiem. Nie pcham się do żadnej polityki, absolutnie do żadnej polityki się nie pchałem. Do żadnych spraw politycznych się nie pchałem. I to mnie uratowało na pewno. Wysiłki policyjne naszych okupantów miały w pierwszym rzędzie na celu inteligencję. Straty tej inteligencji są niewspółmierne do innych. A potem jest następna sprawa, że następne pokolenie jest wychowywane przez dezerterów. Albo, tak jak w tej chwili widzimy, przez ludzi, którzy już szósty raz zmieniają poglądy. Bo akuratnie teraz trzeba się dostosować do jakiejś ekipy. W wychowaniu, w naukach społecznych, w naukach politycznych, w naukach historycznych, to jest zabójcze. Tacy ludzie nie mają żadnego autorytetu i mieć nie będą. I tu się pewien łańcuch urywa.
To jest tak, jak pani postawi nieudolnych ludzi na czele konserwatorium czy Akademii Sztuk Pięknych, to nic nie wyjdzie. To jest niestety ta cena, którą się płaci. To jest to, co ja, żeby nie mieszać tego, mówię, że historię wojen piszą dezerterzy. Ale jeśli dezerterzy będą kształcić następnych, to kogo mogą wykształcić? Kolejnego dezertera. Mała kreatywność inteligencji obecnie na pewno ma swoje korzenie, znowuż korzenie, ale już nieszczęsne tym razem, w tych operacjach naszych wrogów, które były czynione w latach wojennych. Już nie mówiąc o tym, że właściwie 3/4 inteligencji zginęło. Została 1/4, która w szczątkowym swoim stanie zdrowia, życia wróciła do Polski, nie wracając często do swoich domów, no bo już nie miała wracać dokąd. Poza tym wydaje mi się, że była obarczona strachem, który, znów muszę się przyznać, ale mnie na przykład towarzyszy do dnia dzisiejszego. Ja nie potrafię iść ulicą, żeby nie obejrzeć się, kto idzie za mną. Ja nie potrafię w tramwaju, w rozmowie użyć nazwiska, bo może komuś zaszkodzić. Więc ten strach we mnie żyje. A kolejna rzecz to była chęć życia. Bo jeżeli się wydostało z piekła, a tak to można powiedzieć, bez względu na to, czy to było piekło Workuty, Magadanu czy Oświęcimia, to chciało się odetchnąć pełną piersią. A żeby oddychać pełną piersią, to trzeba było nie zwracać uwagi na to, co się dzieje wokół, czyli na system. Bo jeżeli by się zwróciło uwagę, no to znalazłoby się znów w więzieniu. Może już nie w Oświęcimiu i nie na Magadanie, ale więzień w Polsce też dosyć dużo było. Wojna skończyła się w maju, natomiast nadal był problem okupacji rosyjskiej, którą uważałam, że jest okupacją rosyjską. Z tego punktu widzenia pierwszy przełom dla mnie był jednak w 1956 roku, kiedy się skończył definitywnie stalinizm. Nastąpiło cofnięcie i straszny szok 1968 roku. I później już znów pozytywny szok, to była wizyta papieża i Solidarność rok potem. Stan wojenny zniosłam po stalinizmie jako oczywisty. Mówiłam, że on był szokiem dla młodzieży, ale nie ma tych więzień, jakie były wtedy. No ale znów to samo, czyli znowu beznadzieja PRL-u. No i 89. To był ten moment, który uznaliśmy za moment, że też żeśmy tego dożyli. Ale dalej mogę powiedzieć, że jak oglądam to, co oglądam, w sensie polityków, zachowań, to znaczy martwi mnie, że jednak nigdy nie spodziewałam się, że to będzie tak, że taki poziom etyczno-agresywny, intelektualny będą wykazywać ci z młodszego pokolenia. Ci, którzy stali się politykami, ci także, którzy pracują tu i ówdzie i nastawieni są na, nie wiem, na robienie interesów, ale nie tak jawnie, tylko przy okazji, na przykład nauczyciele, korepetycje, przekupstwa, no, ci lekarze. Tego nigdy nie spodziewałam się, że coś takiego jako rezultat. Lekarze oczywiście z pogotowia ludzkiego skończyła, żeby taki był jakby silny rezultat tego, że ciągłość została przerwana.